zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blip Bip! Hej! To ja, Blippi, i dzisiaj wyruszam na wyprawę! Wow! Ale tutaj jest pięknie! Hej, chodźmy! Wow! Spójrzcie, jaka wysoka trawa! Ciekawi mnie, co jest po drugiej stronie! Aha. Wow! Zobaczcie to! Tak! Dzisiaj jestem w Tenino w stanie Washington. To wygląda jak sekretny tor kartingowy! Tak! Naprawdę uwielbiam go-karty! A czy kiedykolwiek nimi jeździliście? Tak! Są bardzo szybkie! Wystarczy złapać kierownicę i pokonać zakręty! Czuję, że będzie fajnie! Właśnie udawałem, że jeżdżę sobie go-kartem! O! A skoro o go-kartach mowa... Tak! Ale wspaniały pojazd! Hej, jakiego koloru jest ten go-kart? Tak, przeważającym kolorem tego pojazdu jest kolor czerwony! Tak, uwielbiam kolor czerwony. Hej, zobaczcie, jaki tu jest numer. Każdy go-kart musi mieć swój numer. Dzięki niemu dowiemy się, którzy dotarliśmy na linię mety i czy wygraliśmy. A ten numer o tutaj? Jaki to numer? Jeden? Dwa? Trzy? 4? 5! Tak! Ten numer to 5! Wow! Wow! Ale to jest fajne! Widzicie te koła i opony? Tak, mają na sobie sporo brudu i błota. Ktoś już musiał się dziś nim ścigać. Tak! Jak widzicie, te opony... O, nie są typowe jak w samochodzie czy ciężarówce, które mają bieżniki. Te są idealnie gładkie. Tak, lepiej nabierają prędkości. O, hej, zobaczcie! To jest silnik naszego go-karta. Wow, ma wiele elementów. Jednym ze sposobów odpalenia go jest linka. Ciągniemy ją, ona nakręca silnik pojazdu, napędza go i napełnia mocą, żebyśmy mogli pędzić! Wow, a teraz spójrzmy tutaj. To jest łańcuch. Właśnie dzięki niemu energia z silnika jest przekazywana do tylnych kół i opon go-karta. Wow, chciałbym już się nim przejechać. O, a skoro mowa o jeździe, tak, to tutaj będę siedział. To jest siedzenie. O, wygląda na bardzo wygodne, prawda? A to jest nasza kierownica. Widzicie, że skręcanie kierownicy powoduje skręt kół i opon? Wow, wygląda fajnie. O, a teraz ostatnia, bardzo ważna rzecz. W tym miejscu stawiamy nogi. Wciskając ten pedał, zahamujemy, a wciskając ten pedał, możemy dodawać gazu. A skoro mowa o gazie, tak, silnik potrzebuje benzyny. Wlewamy ją właśnie do tego baku. Okej. Okay. Wygląda na to, że już wiemy, co trzeba. Czyli nadszedł już czas na jazdę i wyścig tym go-kartem. O rety, jestem podekscytowany! Tak! Jesteście gotowi? Tak, ruszajmy! Wow! Chwila, moment. Potrzebuję jeszcze zabezpieczenia. 3, 2, 1! Zobaczcie! Tak, zestaw zabezpieczeń. Patrzcie, mam już kask. Mam gogle, rękawice i to znaczy, że jestem gotowy na wyścig. Tak! Musimy nosić kask, bo dzięki niemu nasze głowy będą bezpieczne. Rękawice są po to, żebyśmy mogli mocno i pewnie trzymać kierownicę go-karta. Zakładamy też... Tak, gogle! Dzięki nim błoto i piach nie uderzą nas w twarz. O, no to ruszam. O, chwila, moment. Zapomniałem odpalić go-karta. Dobra, wysiadam. O, tak. Upewnijmy się, że wszystko jest włączone. Pamiętajcie, o czym mówiłem wcześniej. Musimy za to pociągnąć. No, to jadę!
Wow, te gokarty są super! O hej, patrzcie, kolejny gokart! Ten pojazd jest koloru czarnego. Jego numer to 5, 8, 9. Wow, hej, jak masz na imię? Kylie. Kylie! Wiesz, chyba będziemy się ze sobą ścigać. Jesteś gotowa na wyścig? Tak. Wow, nasza Kylie jest gotowa. O hej, kolejny uczestnik. O, jak masz na imię? Lincoln! Lincoln! Wow, jesteś gotowy na wyścig? Tak! A jak myślisz, kto wygra? Ja! Wow! No, to będzie naprawdę duże wyzwanie. Dobrze, wygląda na to, że Lincoln jest gotowy i Kylie jest gotowa i ja, Blippi, jestem gotowy na wyścig! Dobra, odpalmy te silniki! Miejsca? Gotowi? Zrobiłem obrót, tak! To była świetna zabawa. Prowadzenie tego gokarta i ściganie się tym gokartem. O rety, ten czerwony pojazd rządzi. Czerwony gokart o numerze 5 spisał się świetnie. Spędziliśmy dzień na bezpiecznej jeździe gokartami. Dobra robota! Cóż, to już koniec tego filmiku. Ale jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, musicie jedynie wyszukać moje imię. Przeliterujemy je razem. B-L-I-P-P-I! Blippi! Dobra robota! Okej, chyba zrobię jeszcze jedno kółko. Do zobaczenia, pa pa! Cześć! To ja, Blippi! Przywiozłem wam dziś niezłe cacko! Wow! To się nazywa skuter śnieżny. Pożyczyłem na parę chwil od swoich przyjaciół, od Magnusa i Hansa.
Dzisiaj, kochani, poopowiadam wam trochę o skuterach śnieżnych. Ha, ha! Zapomniałem was o coś zapytać. Jakie kolory ma nasz fajowy skuter? Tak jest! To głównie kolory czerwony, czarny, biały i... Hej! A tu na dole? To jest srebrny! Hej! Chodźcie szybko! Wow! Ale wielkie drzewo! W jakim kolorze jest ta choinka? Z tego, co widzę, to jest zielony i brązowy. Oraz... jaki jeszcze? Pewnie! Śniegowy, czyli biały! Ha, ha! Na śnieg! Uwielbiam tarzać się w śniegu. Ohohoho, śnieg jest taki zimny. Ten skuter jest naprawdę szybki i wytrzymały. A wiecie, skąd czerpie tę swoją supermoc? Tak! Z silnika! O ja! Czy wy to widzicie? Myślę, że to jest... Ojejku, co to może być? To chyba olej silnikowy. Czad! Olej smaruje i chłodzi silnik. O, czekajcie. Mamy tu koło zamachowe, zębatki. O! Popatrzcie na to! To jest przedni amortyzator, czyli element zawieszenia naszego śnieżnego skutera. Wow! A co tu tak leży? Skuter ma dwie identyczne płozy. Jedna jest tutaj, a druga z drugiej strony. Wow, płozy znajdują się z przodu i dzięki nim można sterować i swobodnie skręcać. Zobaczmy, co jest z drugiej strony. Wow! A tu mamy drugą część silnika. Jacie! Widzę jakąś wielką rurę wydechową. Pamiętajcie, żeby jej nie dotykać, bo jest potwornie gorąca. Tu mamy wlot powietrza, a tam w głębi widać silnik skutera. Wow, ten silnik jest niewielki, ale ma kawał mocy. Jak widzicie, znajduje się z przodu pojazdu. To teraz chodźcie, zapraszam na tyły. O, to, moi drodzy, jest gigantyczna gąsienica. Widzicie te wystające elementy? Wow! To one właśnie wbijają się w śnieg i dzięki temu skuter się nie ślizga. Działa to tak samo jak bieżnik na oponie. Ale w tym skuterze nie ma ani kół, ani opon. Haha! O, a to widzieliście? No dobra, tu mamy deskę rozdzielczą skutera. O, tutaj. Tu na ekraniku widać, z jaką jedziemy prędkością i jaka jest temperatura silnika. O, a co ja tutaj znalazłem? To jakiś kluczyk. Chyba wiecie, do czego on służy. Wkładamy go do stacyjki i wtedy przekręcamy go w ten sposób, odpalając silnik skutera. Ale to nie jest tak jak w samochodzie, że przekręcasz kluczyk i jedziesz. Tu trzeba jeszcze pociągnąć to coś. Już pokazuję.
działa! Nie uciekajcie! Dla bezpieczeństwa używamy hamulca. A gdy chcemy poszaleć, dodajemy gazu. No to gazu! Świetna zabawa! Uwielbiam śmigać na skuterze! O, słuchajcie, tak się cieszę, że pory roku się zmieniają! Hurra! To naprawdę wspaniałe, że pewne rzeczy możemy robić tylko wiosną, inne latem, inne jesienią, a inne zimą! Jedziemy! Ja nie mogę! Patrzcie, gdzie dojechałem! Bomba! Znaleźliśmy wielką rzekę! Ho, ho, ho. Mając taki skuter, można trafić w różne ciekawe miejsca! Ta rzeka mnie zaskoczyła! Hej, a wiecie, co może mieszkać w takiej ogromnej rzece? No ba! Też bym obstawiał ryby! Ho, ho, ho. Szczerze, to nie chciałbym być teraz na miejscu ryb i pływać sobie w tej wodzie. Na 100% jest strasznie zimna! Brrr, brrr. Ho, ho, ho. Widzicie tego żółtego potwora? To nie jest zwykły samochód. No, chodźcie ze mną. Pamiętacie, że skuter śnieżny jeździ na gąsienicach? Tak, nie ma żadnych kół ani opon. Tak jest, ten Jeep też śmiga na gąsienicach. I również nie ma ani kół, ani opon. Działają na tej samej zasadzie. Nie ma to jak pochulać sobie w Leavenworth na szybkim skuterze z najlepszymi dzieciakami na świecie. To o was mowa, kochani. Huhu! A wy lubicie jeździć na skuterach? Pewnie! Też uwielbiam! No nic, na dzisiaj to tyle niestety. Ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że co? Wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo! Pa, pa! Hej! To ja, Blippi. Jestem w parku Medieval Times w Orlando na Florydzie. Wow, zobaczcie, to ogromny zamek! Tak! Wow, jak w średniowiecznych czasach. To było bardzo, bardzo dawno temu. No, mówimy to o XI wieku. Wow! Wiecie, że w średniowieczu ludzie nie mieli samochodów? Nie, jeździli wtedy na koniach.
śmiechowo. Hej, jesteście ciekawi, jak to było żyć w średniowieczu? Tak, ja też. Dlatego będziemy dziś razem zwiedzali zamek w Orlando. Wszystkiego się dowiemy, tak. Kto wie, może uda nam się zobaczyć prawdziwego rycerza. Ale byłoby super. No już, przekonajmy się. To prawdziwy, żywy koń. Dzień dobry, panie koniu. O, jest taki fajny. W tej chwili jesteśmy w wiejskich stajniach. Tak, stajnie to miejsce, gdzie koń dostaje jedzenie i chodzi spać. Tak, by obudzić się gotów do udziału w turnieju rycerskim. Tak. Hej, wiecie, jaki dźwięk wydaje koń? Tak, dokładnie. Konie rżą. Ia, ia. Hej, chcecie rżeć jak koń razem ze mną? Dobrze, super, zaczynamy. Ia, 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 ia. Ale śmieszne. No, mamy tu prawdziwego konia, ale musimy pomóc przygotować go do udziału w wielkim turnieju rycerskim. Szybko, chodźmy. Spójrzcie! Na stole jest wszystko, czego będziemy potrzebować, by przygotować konia do turnieju rycerskiego. Tak, patrzcie! Wow! Tak, to specjalna szczotka, którą czyścimy koński grzbiet z piachu, błota i całego brudu. Tak, to szczotka do ciała, więc czyści się nią ciało konia. Wow! Spójrzcie na tę szczotkę! Aj, kłująca! Tak, to szczotka do czesania końskiej grzywy i ogona. Aha, ma takie długie igły, żeby lepiej rozczesywać włosy. Podobnie jak z grzebieniem. Żartuję. Wow, widzieliście to? To wszystko będziemy musieli założyć koniowi na grzbiet. Mamy tu podkładkę. Tak, podkładka jest bardzo miękka i gąbczasta. Squish, 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 squish. Zakłada się ją najpierw, by mieć pewność, że nasze siodło jest dla konia wygodne. Tak. Ło, zobaczcie, to jest prawdziwe, bardzo duże siodło. Siodła mogą być bardzo ciężkie. Zakłada się je na grzbiet konia, tak, by rycerze mogli potem na nich jeździć. Siodło zapina się, tworząc jakby pas wokół konia. Zapina się siodło, wskakuje na nie i można jechać. I to bardzo, bardzo szybko. Zabawne. Wow, a to? To jest ostatnia rzecz, którą musimy założyć koniowi na grzbiet. To nazywa się kropierz. Tak, kropierz, który mam, ma kolor zielony i brązowy. Tak, doskonale. Aha, dzięki kropierzowi rycerz może łatwiej odróżnić jednego rycerza od drugiego rycerza. Inaczej wyglądaliby tak samo w metalowych zbrojach i na białych koniach. Tak, czyli kropierz zakłada się na końcu po założeniu siodła. No, mamy wszystko, czego nam trzeba. A skoro tak, to nie ma co czekać. Pora przygotować konia do turnieju. Dobra? Trzeba wyczesać konia. Chodźcie! No hej! Zobaczcie! Mamy tu naprawdę pięknego konia. Dzień dobry! Jego imię to Humo. Hej, Humo! Najpierw musimy przeczesać jego sierść, czyli włosie. Końska sierść, bez sensu. Tak, czeszu, czeszu, czeszu. Wyczeszemy cały brud, cały brud. Tak, a skoro już to zrobiliśmy i na jego grzbiecie nie ma już brudu ani piasku, czas założyć podkładkę pod siodło, siodło, a na koniec kropierz. Do dzieła! Się. Pomogliśmy Humo wystroić się na turniej rycerski. Spójrzcie, jego barwy to zielony i
Brązowy. Tak. Świetnie się bawiłem, przygotowując Humo do wielkiego turnieju. A teraz pora, byśmy to my znaleźli jakieś stylowe średniowieczne stroje. Dobra, musimy już iść, ale myślę, że Humo spisał się w roli konia bardzo dobrze. I że dostanie za to na kolację jakieś pyszne warzywa i owoce. Od nas dostanie kostkę cukru. No hej. Dobra robota, Humo. Łaskoczesz. Humo, dobry z ciebie konik. Pora założyć na siebie coś średniowiecznego. Chodźcie! Hej! To ja, rycerz Blippi! Żartuję. Nie jestem rycerzem, ale dzisiaj wy i ja nauczymy się, jak by to było, gdybyśmy byli rycerzami 1000 lat temu. Wow, to było naprawdę bardzo dawno temu. Zastanawialiście się, jak by to było być rycerzem? No... Trzeba być odważnym i umieć jeździć konno. Ale śmieszne. I trzeba być silnym i miłym. O, tak sobie myślę, że prawdziwi rycerze nie mieli łatwego życia. Zobaczcie, prawdziwy rycerz. Już nie mogę się doczekać, bo wiecie co? Nie tylko poznam dziś rycerzy, ale zostanę też jednym z nich. Ale najpierw muszę zaliczyć 3 rycerskie wyzwania. Wow, popatrzcie! To będzie pierwsze rycerskie wyzwanie. Zwie się Wyzwanie Wielkich Obręczy. Tak, więc by zwyciężyć, w pierwszym wyzwaniu muszę wziąć lancę, czyli taki jakby bardzo długi kij. I trafić nią w 2 obręcze z rzędu. Jedną tutaj i drugą aż tam po drugiej stronie. Jeśli trafię w jedną, próbuję znowu, aż trafię w obie. I zwyciężę w rycerskim wyzwaniu! Tak! Czuję, że to będzie świetna zabawa. Ale najpierw wezmę rycerski sprzęt. Chodźmy! Wow, spójrzcie! To najprawdziwsza rycerska lanca! Wow! Jest naprawdę ciężka. To jej będę używał, by zwyciężyć w wyzwaniu wielkich obręczy. Ale czym jest rycerz bez swojego rumaka? Zobaczcie, oto mój dzielny rumak Brownie. Witaj, Brownie. Hej. Dobra, znalazłem lancę. Mam Browniego. Jestem gotowy do rycerskiego wyzwania. Ruszajmy. No dobrze, ruszam. Gotów, Brownie? Yeah. Okej, okay. Też jestem gotów. Rycerskie wyzwanie! Wow. Mam tylko jedną obręcz. To oznacza, że Brownie i ja musimy wziąć udział w rycerskim wyzwaniu jeszcze raz. Yeah. Brownie też tak myśli. Dobra, jazda! Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Myślę, że dam radę. Ruszajmy! Tak! Ależ to było ciężkie. Rycerskie wyzwania są męczące, ale patrzcie, złapaliśmy 3 obręcze. Dziękuję za to, że mi pomogłeś. Ale świetnie się bawiłem. Ale teraz pora ruszać na drugie rycerskie wyzwanie. Ruszajmy prędko. No już. Wow, Brownie. Tak, ukończyliśmy pierwsze rycerskie wyzwanie. Jeszcze 2 i zostaniemy rycerzami. Tak. Dobra, drugie wyzwanie rycerskie jest jeszcze trudniejsze. Trzeba być zwinnym i silnym. No i dobrze umieć jeździć konno. Tak. To wyzwanie to rzut flagą. Chodzi o to, że ja i drugi rycerz rzucamy do siebie na zmianę flagi 3 razy. I jeśli złapiemy swoją 3 razy, to zwyciężamy w wyzwaniu. Dobra, zaczynamy. Będę potrzebował drobnej pomocy, więc przyjaciel, Sir David, wystąpi ze mną. Dobra, gotów, Sir Davidzie? Gotów. Dobrze, to ruszajmy! 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tak, udało się! Złapaliśmy naszą flagę 3 razy.
Świetna zabawa, prawda? Dzięki, Brownie. Tak, okej. Zostało nam ostatnie, trzecie wyzwanie. I jest bardzo, bardzo trudne. Zwie się Wielkie Rycerskie Przebieranie. I polega na tym, że trzeba włożyć strój rycerza w czasie poniżej 10 sekund. Wow! Myślę, że tym razem nie będziesz mi potrzebny, Brownie. Pa, pa! Do zobaczenia w stajniach. Dobra, chyba jestem gotów. Na mój znak zacznijcie liczyć. 3, 2, już! Wow, ale superowa zbroja. Tak, udało się. Zaliczyłem 3 rycerskie wyzwania i będę pasowany na rycerza Bipiego. Woohoo! Cieszę się tak bardzo, że powinniśmy zatańczyć zwycięski taniec. Okej, no to już. Tak, ale super tańczycie. A teraz zostanę rycerzem. Nie tak szybko, Blippi. O, hej, Sir Davidzie. Musisz wykonać jeszcze 2 zadania. O, jeszcze 2 zadania? Wcześniej ukończyliśmy 3. Z tymi też sobie poradzimy. To jakie masz dla mnie zadania? Cóż, musisz poznać kodeks rycerski. Wow, wiecie co to kodeks rycerski? Ja też nie. Sir Davidzie, co to za kodeks? Rycerz przysięga być dzielny. Okej, czyli musimy być naprawdę odważni. Musi też mieć czyste serce. Okej, no, czyli... musimy być mili. Ma być ostrzem dla bezbronnych i tarczą dla słabych. To oznacza, że musimy pomagać potrzebującym. Jego usta nie znają kłamstwa. Musimy mówić prawdę. Łatwizna. Damy radę. A drugie zadanie? Cóż, drugim zadaniem będzie rzut oszczepem. Wow, to mi wygląda na jakieś bardzo trudne zadanie. Ale hej, mam przecież zbroję rycerską, więc myślę, że dam radę. Tak, dobra, zakładamy. No teraz już jestem gotowy, chodźcie. Już za chwilę spotkam się z królową na ceremonii pasowania. Tak! Dobrze, chodźmy. Ja, Donia Maria Izabela, królowa tego zamku i całego królestwa, pasuję cię. 1, 2 i 3 na rycerza królestwa. Tak! Udało się! Świetnie! Dziękuję, że pomogliście mi wykonać rycerskie wyzwania. Były naprawdę wymagające, ale razem daliśmy radę. Wspaniale było poznać życie rycerzy, którzy żyli w XI wieku, czyli bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. I fajnie było się dowiedzieć, że byli nie tylko silni, ale również mili i że pomagali innym. Cóż, to już koniec tego odcinka, ale jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Hej, przeliterujemy je razem? Tak! B-L-I-P-P-I! Blippi! Doskonale! W sumie możecie mi mówić Sir Blippi. Żartuję. No, to do następnego razu. Pa, pa! Witajcie! Hej! To ja, Blippi! Zapraszam was do pracowni szkła artystycznego w Leavenworth w stanie Washington. Wow! Zobaczcie, jakie cuda! Wow! To są szklane rzeźby. Są niesamowicie delikatne. Tak, więc dotykam ich bardzo ostrożnie. O, ładna miska. Tak, można do niej włożyć różne fajne rzeczy. Wow! O, zobaczcie, jakie to ma żywe kolory. Wow! Jestem bardzo ciekaw, jak się robi takie rzeczy. Tak, wszystko to jest zrobione ręcznie. Tutaj, tak, ręcznie. Tego szkła nie wykonały żadne fabryczne maszyny. Każdy dekoracyjny przedmiot formowany jest na gorąco. Tak, wykonuje je dwoje ludzi w tej pracowni. Haha, okej. Zapraszam, chodźcie! Wow! Wow! Spójrzcie tutaj! Jaki duży, niebiesko-biały talerz! Ha, ha! Można tu położyć tonę pyszności i zjeść ze smakiem! Am, dam, 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 dam. Ha, ha!
Albo można go użyć jako dekoracji. Wow! Ale tu jest czadowo! Ojej! Widzicie to? Niebieski i pomarańczowy! Moje dwa ulubione kolory! Wow! Szkło jest niesamowite! Pewnie wiecie, że jest twarde! Au! Zabolało! Kiedy się je podgrzeje bardzo mocno, wtedy szkło staje się płynne! Całkiem jak miodek! Uwielbiam miodek! Wow! Ale tu niesamowicie! Ohohoho! Całe mnóstwo superamskich urządzeń i narzędzi! Hej, chodźcie bliżej! Wow! Co my tu mamy? Ohoho! To wygląda jak nożyce! Ale to nożyce do szkła! A o tym narzędziu opowiem wam później. A teraz chodźmy zobaczyć tam. Wow, ale czadowe kolory. To są tak naprawdę podłużne kawałki szkła. Wow, znacie ten kolor? Tak, to jasno-czerwony. Słyszycie ten dźwięk? Tak, okej. Tu mamy czerwony, pomarańczowy, kilka żółtych i zielonych. Są też turkusowe, jak widzicie, i morskie. Kilka wałków niebieskich i parę odcieni fioletu. Pamiętajmy o białym. Ale super. Jestem bardzo ciekawy, jakie fajne rzeczy zrobimy dzisiaj ze szkła. Wow! Spójrzcie na te szklane pręty. Wow! Ale ekstra! Mają w środku kolory. Okej. Dobrze, obejrzyjmy pracownię. Wow, patrzcie! Tak, to drewniana ławka. Siedząc na niej roluje się piszczel, żeby uformować szkło. A to... to wygląda jak metalowa łopatka. Służy do spłaszczania szkła. To są wielkie szczypce. Wow! A to specjalne nożyce. Każde z tych narzędzi ma inne zastosowanie. O! Co to takiego? Jaka duża deska! Wygląda na wysłużoną. Widzicie? Jest cała poczerniała i poprzypalana od ognia. Fajna, prawda? Dobrze. Co jeszcze? Hej, a to? To jest palnik. Tak, z tym nie ma żartów. No, wychodzą stąd gorące płomienie. Wow! Patrzcie! To ma kształt miski. O, ale fajowa! Służy do formowania szkła. Okej, chodźmy dalej. Wow! Widzicie? Tak, to jest piec hutniczy. Wkłada się do niego masę szklaną i ją rozgrzewa. Jest bardzo gorący, więc na pewno nie wolno go dotykać. Ho, ale tam cieplutko. Wow! Jakie śliczności! Małe drobinki szkła! Jej, ale są kolorowe! Wow! Żółty, niebieski, pomarańczowy i żółty, fioletowy! O! I nie zapominajmy o moich dwóch ulubionych kolorach. Niebieskim i pomarańczowym! Naprawdę ekstra! O, spójrzcie tutaj! To wygląda na odzież ochronną. Znacie mnie! Ja cenię bezpieczeństwo! Patrzcie! Jakie wielkie rękawice! W nich można trzymać bardzo gorące rzeczy i się nie poparzyć. Wow! Okej. Wow! Tu na dole? Wow! Coś ciekawego. To kask! Jak wyglądam? Zabawnie, co? Bardzo lubię sprzęt ochronny. Tak, bo bezpieczeństwo jest ważne. O! Jeszcze jeden piec! W tym układa się gotowe szkło, żeby wystygło w niższej temperaturze. Wow! Jeszcze jeden piec! Ale ten jest strasznie mega gorący!
Topienie szkła wymaga takiej temperatury. Tak, stopione szkło przypomina lawę. Ho, ho. Wow! Widzicie? Tutaj mamy palnik. On też jest super gorący i na pewno nie wolno go dotykać. Wow! W pracowni jest pełno fajowych rzeczy, ale trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Hej, spójrzcie! Tak, to są piszczele. To rurki ze specjalnymi otworami. Widzicie? Tak, osoba, która dmucha szkło, przykłada usta do tego otworu. Na drugim końcu trzyma szklaną masę i nadmuchuje ją powietrzem. Trochę jak przy dmuchaniu balonów. Albo gumy. Tak, tutaj trzyma się piszczele. Widzicie? Nie były w piecu, więc nie są gorące. I dlatego mogę spokojnie je trzymać. Tak. Jakie to wszystko fajne. Tak. Ale super. Co ci państwo robią? Cześć, jak macie na imię? Jestem Craig. A ja Jory. O, miło was poznać. Jestem Blippi. Co tu się dzieje? Wytwarzamy serca z dmuchanego szkła. To nasz ulubiony wzór. Wow. Ze szklanej masy wytwarzają serca. A możecie nam pokazać, jak to się robi? Jasne, bardzo chętnie. Ekstra! Wow! Dlaczego tak trzymasz szkło? Zaczynam je formować. Teraz? Nadaję tej kulce kształt serca. O, ten przyrząd wygląda jak szczypce. Poznajecie już ten kształt? Tak, to jest serce. Tak, symbol miłości. Dlaczego szkło kładziecie tutaj? Bo chcemy je powoli ochłodzić. Jak wystygnie za szybko, to pęknie. Leży tu przez cały dzień w temperaturze 500 stopni, a całkiem stygnie dopiero po 2 dniach. Wow, niesamowite! Poczekamy, aż serce wystygnie, żebyśmy mogli je obejrzeć. Podobało się? Zobaczyliśmy, jak robi się serce ze szkła. Ja też chcę takie zrobić. Na początek muszę założyć te oto okulary ochronne. Tak! Wow! Jak wyglądam? Woo! Tak! Jestem gotowy. Wow! Widzicie? O, zacznę od toczenia. Tak! O, to dość łatwe. Uwaga! Super!
Podoba mi się to! Wow! Dobrze, teraz rozgrzewamy. Wybrałem niebieski i pomarańczowy. Moje ulubione kolory. Tak! A ty jakie lubisz kolory? Albo kolor? Wow! Bardzo fajny wybór! Widzicie, jak tym obracam? Tak! To po to, żeby szkło nie spłynęło na dół. Tak! O! Wow! To jest bardzo Połóż gorące! Połóż to na stole. Tak dobrze, okay. Tak właśnie. Mam toczyć? Teraz toczysz powolutku, świetnie. Dobrze wow. To robisz. W ten sposób, wow. Tak, dobrze. Dokładnie wow. Tak. Dajesz radę. Dobrze? Świetnie. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze trochę? Jeszcze w drugą stronę. I teraz możesz zatrzymać. Dobra. Teraz trzeba je ochłodzić. Okay. Musisz się... Właśnie je formowałeś, tak? Tak. Niech się teraz ostudzi, bo nałożymy na nie drugą warstwę szkła i nie chcemy, żeby jedna warstwa szkła zmieszała się z drugą. O, okej. Okay. Patrzcie, szkło powoli stygnie. Wow. Wygląda bardzo dobrze. Dziękuję. ale frajda. Wow, niesamowite, że szkło jest tak twarde, gdy jest zimne, ale gdy się je podgrzeje w bardzo wysokiej temperaturze, to wtedy zaczyna mieć miodową konsystencję. Bardzo lubię miód, ale na pewno nie wolno dotykać tego szkła. To grozi poważnym oparzeniem. Wow. Widzicie, co robi Jory? Używa tej specjalnej formy do kształtowania szkła. Zobaczcie, jakie jest gładkie i okrągłe. Wow! I znowu do pieca, hopla! Wow! Okej, wyciągamy. Wow! Wow! No dobrze. Po pierwsze, to musimy je spłaszczyć i jednocześnie toczyć piszczel. Do dzieła! Jest miękkie? Fajnie! Ha! Wow! Widzicie? Ha! Pracuję jeszcze nad kształtem. Widać, że to serce? Okej, okay. Wkładamy je na trochę do pieca. A potem nadamy ostateczny kształt. He? Okej, okay. Pora uformować nasze serce. Biorę łopatkę. Wow. Okej, okay, może być. Wygląda fajnie. Teraz ten dzióbek wyciągniemy jeszcze troszeczkę o tak. Super. Ostrożnie położę je o tutaj. Wow. Jeszcze trochę pogłębię wcięcie. Chcę, żeby było równo. Nie udało się. Ale nie szkodzi. Świetnie. No dobrze. Może być takie? Wyszło bardzo ładnie. Okej. Okay, brawo, tak? Biorę. Wow. Wow, ale to była frajda. Teraz Craig zrobi ostatnie poprawki, a potem zdejmie gotowe szkło z metalowej piszczeli. Ponieważ
Odłamaliśmy fragment szkła, musimy je wygładzić, prawda? Rozgrzewamy je, spłaszczamy i zrobimy odcisk pieczęci. O, w ten sposób. Fajnych rzeczy zobaczyliśmy w pracowni szkła artystycznego, ha? Podobało się? Tak! Hej! Obejrzyjmy tę pracę! Tak, Craig zrobił ten duży, prześliczny klosz. Wow! Takie szkło robi się dmuchając. Wtedy rozszerza się i staje cienkie. Wow! Patrzcie! Jest naprawdę piękny! Tutaj mamy tę niebiesko-białą miseczkę. Wow! Można do niej wkładać fajne rzeczy. Wow! Bardzo ładna dekoracja. Wow! Zobaczcie, jakie fajne serce. Tak! W środku jest żółte i pomarańczowe. Wow! Tak! Tak! Jest naprawdę super. I jeszcze... serce, które ja zrobiłem. Tak, pamiętacie dwa kolory, które wybrałem? Tak, niebieski i pomarańczowy. Wow, oto ono. Wow, to wy pomogliście mi zrobić to piękne serce. Wow, było naprawdę super. Całe szczęście, że to szkło już wystygło. Tak, i stało się bardzo twarde. Tak, ale kiedy było rozgrzane, miało postać płynną. Wow! Tak, jak miodek. Ale to nie miód, tylko szkło. No dobrze, to nadszedł czas się pożegnać. Kończymy nasze spotkanie, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo! No dobrze! Pa, pa! Hejka! Hej! To ja, Blippi! Spójrzcie, gdzie jestem! Wow! Jestem w Akademii Młodego Szefa w Covington w stanie Washington. To miejsce jest odlotowe! Tak, młodzi szefowie, dzieci, takie jak wy, mogą tu przyjść i nauczyć się piec różne przepyszne rzeczy! Chodźmy! Hej, Blippi! Hej, a ty to kto? Jestem szefowa Riley. O, miło poznać, szefowo Riley. Hej, możemy rozejrzeć się po pani kuchni? Śmiało, zaraz dołączę. Okej, chodźmy. Wow, ale fajna kuchnia. Jest w niej tak jasno i kolorowo. Ho, 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 dalej. Dobra, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po wejściu do kuchni, jest umycie rąk. Okej, odkręcam gorącą wodę. Opłukuję dłonie, tak żeby były całe mokre. A potem biorę mydło. Okej, musimy je teraz szorować przez 20 sekund. Jeden ze sposobów to zaśpiewanie piosenki o abecadle. Gotowi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, I, X, Y, I, Z. Dobra, teraz spłukujemy z rąk mydło. Wycieramy ręce do sucha. Okej. A skoro ręce są już suche i czyste, możemy założyć fartuch. Tak, fartucha używa się po to, żeby nie pobrudzić ubrania podczas przyrządzania różnych potraw. Okej. I ważna rzecz. Dostają ją wszyscy w akademii. Czapka szefa. Jak wygląda? Gotowe. Zobaczcie. W kuchni jest tyle różnych kolorów. Widzicie te szafki? Tak. Wow. Te, ta, mają kolor zielony. A te tutaj, tak, mają kolor fioletowy, różowy
żółty i niebieski. Wow, wewnątrz szafek jest na pewno dużo ciekawych rzeczy. Wow, popatrzcie, mamy tutaj mnóstwo pysznych warzyw. Hej, czy znacie nazwę tego warzywa? Tak, to pomarańczowa papryka. Spójrzcie tutaj. Tak, to zielona fasolka. Uwielbiam warzywa. Okej. Będzie pysznie! Nie mogę uwierzyć. Jedzenie będzie genialne. Na kartce, na którą patrzę, jest przepis na nasze dzisiejsze danie. Wygląda na to, że zrobimy fasolkę smażoną na chrupko. Wow! Brzmi przepysznie. I jeszcze sos rancherski. O, czyli jedzenie będzie nie tylko przepyszne, ale i zdrowe. Uwielbiam warzywa, tak jak sos rancherski. Ciekawe, czy będziemy mogli moczyć zielone fasolki w rancherskim sosie. Tak. Okej, do naszego przepisu potrzeba dużo przyrządów i bardzo dużo składników. To, nie ma na co czekać. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj znajdziemy. Okej. Weźmiemy komplet miarek kuchennych. Jest mała? Średniej wielkości? Druga średniej wielkości? No i duża! Dobra. Położę je od razu na stole. Trzeba nam jeszcze... Wyciskarki. Przyciska się do niej cytrynę, pomarańcze albo limonkę. Przyciska, kręci. Wtedy sok z owoców spływa na dół. Nieźle. Postawmy wyciskarkę obok miarek. No dobrze. Zobaczmy, co tu mamy. O, na pewno przydadzą się łyżki pomiarowe. Wow. Tak, podobnie jak miarki kuchenne, pomiarowe łyżki mają 4 rozmiary. Jest mała, średnia, średnia i duża. Okej, położę je. Niech będzie o tutaj. Świetnie. Dobra, zajrzymy tutaj. Wow, kubek z miarką. Można w nim odmierzać płyny i tak, i inne rzeczy, ale jednak mierzymy nim głównie płyny. Dzięki tej podziałce widzimy, ile ich tutaj mamy. Dobra, odstawiamy kubek. Spójrzmy tutaj. Znajdziemy tu coś? Mamy tu dużo ciekawych rzeczy. Wow, spójrzcie! Wałek do ciasta! Ha, fajniusi! To mały wałek do ciasta. A to duży wałek do ciasta! Rozwałkowuje się nimi ciasto. Nie będą nam potrzebne. Ale są fajowe, bo można grać nimi na blacie. Dobra, dość zabawy. Bierzmy się do pracy. Dobrze, zobaczmy. To chyba tutaj. O, tak! Dwie rzeczy, których nam trzeba. Bułka tarta. I mąka. Idealnie. Okej, zamykamy. Okej. Mąka i bułka? I zobaczmy. Weźmy coś zimnego. Wow. Widzicie tę lodówkę? Co za porządek. Dobra, przyda się trochę śmietanki do sosu rancherskiego. Postawmy śmietankę tutaj. Mamy ser. Dokładnie parmezan. Okej. Ser obok śmietanki? Potrzebne będzie kilka jaj. Tak, zobaczcie. Dobra, odłóżmy je, zanim któreś rozbijemy. Proszę, nie róbcie tego w domu. Weźmy jeszcze trochę majonezu. Stawiamy słoik na stół i kwaśna śmietana. Okej. Śmietana na stół. No i... możemy zaczynać. Zebraliśmy większość potrzebnych rzeczy i składników, ale przepis jest bardzo trudny. No nie, przydałaby mi się jakaś pomoc.
Pomóc ci w czymś, Blippi? O, pewnie! Dobra. Hej! Hej, przyniosłam resztę potrzebnych składników. O, super. Okej, okay. To mam tu taki przepis. Od czego zacząć? Rozgrzewamy piec do 220 stopni. Okej, okay. To nic trudnego. Wystarczy rozgrzać piec do 220. Gotowe. Świetnie, Blippi. Dziękuję. No dobrze, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to wrzucić łyżkę mąki do pustej miski. Okej. Okay. Pamiętaj, dodajemy dokładnie jedną łyżkę mąki. Tutaj mamy jej za dużo, dlatego właśnie zgarniam nadmiar mąki. Okej. Okej. Poradzisz sobie? Pewnie. Dobra, czyli potrzebna nam łyżka mąki. Jedna łyżka. I zgarniamy. I zrobione. Świetnie, Blippi. No dobrze, teraz musimy wbić do miski jajko. Okej. Uwaga, w Akademii Młodego Szefa uczymy, żeby rozbijać jajka o blat, a nie o jego krawędź. Tak, żeby nie upadło na podłogę i nie narobiło bałaganu. Jasne. Rozbijamy jajko. I otwieramy je przy pomocy kciuków. Tak jak ja. Super. I odkładamy skorupkę na bok. Okej, zobaczmy. Rozbijamy na stole. I proszę. Dobra robota, Blippi. Umyjmy ręce, dlatego że dotykaliśmy surowych jajek. Ojej. Teraz płuczemy ręce. To ważne, by przepłukać ręce i dokładnie je umyć po tym, jak dotykaliśmy surowych jajek, mięsa czy podobnych rzeczy. I gotowe! Już. No dobrze, teraz musimy dodać miarkę panko. Okej. Dobrze, nabieramy. Okej. Chyba wystarczy. Tak. Panko to rodzaj bułki tartej? Tak, jej specjalny rodzaj. Dobra. No, nabieramy. Duża miarka. Dobra. I do mąki. Tak, to znaczy nie, do innej miski. Dobra. Wrzuć tam. A, no tak. Okej, okay. Wsypujemy. I już. Dobrze, teraz dodamy do bułki tartej nasze jedyne przyprawy. Aha. Czyli sól czosnkową i sól. Okej. Okay. No dobrze, więc wrzucamy teraz 1/4 łyżeczki soli czosnkowej do panko. Okej. Okay. Do dzieła. To ta? Mhm. Okej. Okay. Wsypujemy to do panko. Super. Teraz dodajemy 0,5 łyżeczki zwykłej soli. Dziękuję. Wow, sól jest przepyszna! Zrobione. Rozmieszasz składniki trzepaczką? Tak, zobaczcie. To jest trzepaczka. Tak. I jak mam to zrobić? Używaj nadgarstka. Okej. Okay. O! To naprawdę świetny sposób tak, na mieszanie. Świetny. Musicie nią kręcić o tak. Dobra, wrzucamy teraz rozbite wcześniej jajko do drugiej miski. Do... tak, tak, do tej czystej. Okej, okay. Słyszycie? Wrzucamy jajko do miski. Okej. Okay. Teraz będziemy potrzebować odrobiny świeżej wody. Nabierzmy jej z miseczki. Woda do jajka. Teraz ty. Dziękuję. Okej, okay. Dodajemy wodę do jajka. Świetnie. Dobrze, i teraz musisz pomieszać jajko z wodą za pomocą widelca. Widelca, tak? Jajko łatwiej jest mieszać widelcem niż trzepaczką. O. Zobacz, mieszasz w ten sposób. Okej, okay, więc bierzemy widelec i mieszamy jajko. Wow, zauważyliście, jak rozlało się żółtko? Tak, zmieszało się z resztą. Gotowe!
Świetnie. Bierzemy kilka garści zielonej fasolki. Okay. Szparagowej. O tak. Dobra. Świetnie. I wrzucamy je do mąki. Do mąki. I teraz dokładnie obtaczamy każdy ze strąków w mące. Dobra. Obtaczamy. Wow. Dzięki tej sztuczce jajko będzie się trzymało fasolki. Okej. Okay. Ciekawe. Spójrzcie. Fasolki były zielone, a teraz są zielone i białe. Pamiętacie, jak myliśmy ręce? Dobrze, że to zrobiliśmy, bo teraz dotykam nimi fasolki. Nie dotykamy niczego po tym, jak dotykaliśmy jajek albo surowego mięsa. Musimy wcześniej umyć ręce. Jasne. Dobra, teraz zajmiemy się jajkiem i wrzucimy do niego fasolkę. Używamy dwóch rąk, jedna z nich będzie zawsze sucha, a druga mokra. Czyli nie dotykamy jajka ręką suchą. Wrzucamy fasolkę i obracamy ją w jajku. Dobra. Wyjmę widelec. A teraz wrzucę fasolkę. Właśnie tak. Wow, trochę kapie, ale to nic. Okej, wow, zobaczcie. Oblepiliśmy jajkiem naszą fasolkę. Okej. No dobrze, teraz wrzucamy fasolkę w jajku do miski z panko i obtaczamy ją w nim. Okej. Wow! Dobra zabawa! A kiedy już fasolki będą całe oblepione panko, wykładamy je wszystkie na tacę. Dobra. Wow! Już mi ślinka cieknie. Mnie też. Nie mogę się doczekać. Wiesz, może ułóżmy je trochę ładniej, wtedy lepiej się zapieką. Okej, dobra. Jeśli je ładnie rozłożymy, wszystkie fasolki będą się równo zapiekać. Rozumiem. To ma sens. O, to pewnie dlatego, że gdy jedna leży na drugiej, wtedy ciepło nie dociera do całej fasolki. Dokładnie. A to bardzo ważne, żeby zapiekły się wszystkie. No to do piekarnika. Okej. Otwórz proszę. Proszę bardzo. Dziękuję. Super. Będą gotowe za 10 do 12 minut. Wow, ale fajnie było robić razem zielone fasolki. Prawda? Tak. To co, robimy sos rancherski? No dobrze, czego potrzebujemy? Więc tak, majonez, śmietana, maślanka. Zaraz, ma być maślanka? Tak. A powiedziałem śmietanka. Dobra, czyli maślanka. Tak, są dość podobne, ale maślanka ma inny zapach i jest trochę gęstsza. Rozumiem. Co dalej? Sok z cytryny? Koperek? Pietruszka, szczypior, cebulka w proszku, czosnek w proszku, sól i czarny pieprz. Okej, okay, super. Chyba mamy tu wszystko. Też tak myślę. Dobra, to tak, na początek. Swój sos zmieszałam wcześniej, kolej na ciebie. Dodaj majonez do śmietany w swojej dużej misce. Okej, okay, patrzcie, majonez. A tutaj mamy naszą śmietankę. No dobra, gotowe. Świetnie. Teraz dolej pół szklanki maślanki do tego, co masz już w misce. Robi się. Zrobione. Super. To teraz przyszykuj miarkę o pojemności 1/4 łyżeczki. To ta. Już mam. Gotowy? I poproszę cię, żebyś nabrał miarkę koperku. To ten. Okej. Okay. Pietruszki. I szczypiorku. Dobra. Koperek, pietruszka i szczypiorek. I po sprawie. Dobra robota, Bibi. Przyszykuj dziękuję. Proszę pół łyżeczki. Okej. Okay. Trochę większa. I co? To teraz musisz nabrać na łyżeczkę proszek czosnkowy. Dobra. I proszek cebulowy. Jasne. Okej, okay, pół łyżeczki. Tak, i czosnek. O tak, nasz sos będzie pyszny. Okej, okay, super. Teraz musimy wszystko wymieszać. No dobra. Pamiętaj, delikatny ruch nadgarstka. Pamiętam. O, cudownie pachnie.
Gdy już wszystko wymieszamy, przykryjemy miski i zaniesiemy je do lodówki do schłodzenia. Okej, zostały nam jeszcze trzy ważne składniki. Tak? Co takiego? Sok z cytryny, sól i pieprz. Okej. Sok z cytryny trzeba najpierw wycisnąć. Okej. Spójrz, masz tam ładną cytrynę. Śliczna. Przecinamy ją na pół i używamy wyciskarki. Pamiętajcie, by wycisnąć cytrynę bardzo dokładnie, dociskając i obracając ją w obie strony, by wycisnąć z niej cały sok. Okej. Spróbuję. Jak? Dobra robota. Tak. Po wyciśnięciu cytryna powinna wyglądać tak. Tak. Prawie pusta. Super. Okej. Odkładamy cytryny i przelewamy cały wyciśnięty sok do naszego sosu. Okej, przelewamy. Super. I mieszamy. Dobra, a teraz dodajemy do sosu 1/4 łyżeczki soli. 1/4. Dobrze, dodajmy troszkę soli. O tyle. I troszkę pieprzu. Obróć młynkiem 3 razy. Dobrze. 1, 2, 3. Cudnie. Tak? Dobrze, i znowu mieszamy. Tak, mieszu. Pamiętaj, by robić to nad garstkiem. O, tak. Jej, nasz sos będzie przepyszny. Musi być. Słyszałaś to? Słyszałam. Czyli fasolka jest już gotowa? Tak, może ją wyjmiesz? Jasne! O, nie mogę się doczekać. Wow, mniam. Wow. O, wyglądają fantastycznie. O, zobaczcie. Śliczności. Zobacz, Blippi, zielone fasolki w panierce z sosem rancherskim. Wow, wygląda przepysznie, zobaczcie! Wow, wyszło doskonale! Dziękuję za wszystko, czego nas dziś nauczyłaś! To była sama przyjemność. Padaj, kiedy chcesz. O, dziękuję! Trzymaj się! Na razie! Wow, ależ to pachnie! Spróbujmy! Mniam! Są sosastyczne! Naprawdę! Tak, myślicie, że to, co zielone, jest niesmaczne. Ale hej, uwierzcie, próbowanie różnych rodzajów jedzenia to ekstra zabawa. Tak, na przykład zielonych fasolek, które zrobiliśmy. Tak. Pycha! Zdrowe jedzenie też może być naprawdę pyszne. Wyszło smacznie. Czy nie fajnie było móc zrobić zieloną fasolkę w rancherskim sosie? Tak, było bardzo smacznie. Hej, jeśli chcecie poznać dokładny przepis, odwiedźcie stronę Akademii Młodego Szefa i zajrzyjcie na bloga. Cóż, to koniec tego odcinka, ale jeśli chcecie się ze mną spotkać, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem. B-L-I-P-P-I. Blippi. Tak jest. Dobra, trzymajcie się. Pa, pa. Woohoo! Hej, to ja, Blippi. Patrzcie, gdzie mnie zaniosło. Woohoo, kochani, to jest tunel aerodynamiczny. W tym tunelu można sobie polatać. Nie mogę się doczekać. No. Latanie w tunelu, znacie to? Hej, normalnie jak chcemy sobie polatać, to skaczemy z samolotu i... Uhuhu! O mamusiu, ja się boję! Uhuhu! A potem siup, otwierasz spadochron i lądujesz na ziemi. Ale kochani, dziś będziemy sobie latać tu w środku. Serio, takie gigapompy, które bardzo mocno pompują powietrze do góry. Czyli jesteś sobie tutaj, a one dmuchają, a ty latasz. Ekstra! Powiem wam, że w życiu tego nie robiłem. Chodźcie! Hej! Miło cię widzieć, Blippi! Dzięki za zaproszenie! No dobra, pędź szybko na górę na pokład, zaraz będziesz latał! Wybornie! No to lecimy! Tunel aerodynamiczny, prosto na górę!
Czyli nie mamy wyboru, śmigamy sobie na górę! Oho, zaraz po prostu nie wytrzymam! Wow! Oto i on! Wow! Tu mamy miejsce do oglądania, stąd będziecie mnie podziwiać! A tu? Tu jest nasz tunel, kochani! O mamusiu, ale się cieszę! Wow, widzicie to? Tam w tym naszym tunelu leży sobie cała masa jakichś kolorowych piłeczek i różne fajowe zabawki. Hej, ale mam pomysł. Chodźcie, włączymy te wielkie dmuchawy i zobaczymy, co będzie latać. W sensie, co wyżej, a co niżej. Ha, zapraszam. Hola, hola, chwila, moment. Co ja robię? Wchodzę bez żadnego sprzętu. O, patrzcie, co tu jest. Cała masa ślicznych żółtych szafek. Wow, tu? To moja szafka. I pięknie. To są okulary. Ojejku, wszystko przez nie widać. A chronią oczy. Dobrze. I do tego zatyczki do uszu. Wkładamy do jednego ucha. Tak jest. Zwijamy. I bach do drugiego. I mam zatkane uszy. No. To teraz możemy już wejść do tunelu i sprawdzić, co będzie latać. Łohoho, ale numer! Patrzcie, jakie mam ogromne pudło. I czekajcie, zaraz się przekonamy, co nam tu będzie latać. Tu mam na przykład takie dość śmieszne piłki z otworkami, niebieską i różową. Jaka wielgaśna gumowa kaczka! Hej, patrzcie, jest i gumowy kurczak! Okej, okay, no dobrze. O masz, patrzcie na to. Wow, wielka piłka do koszykówki. I pięknie. Włączamy dmuchawę. I zaraz zobaczymy, co tu będzie latać. Słyszycie to? Wow, piłki zaczynają się ruszać. Czekajcie, gdzie tak lecicie? Hej, a ja mam pomysł. A może na przykład wyleję trochę wody, co? Zobaczymy, czy woda będzie latać. Ha, ha, gotowi? Wow! Wow! Wy to widzieliście? Ta woda normalnie odleciała. Wow! To papa woda. Do zobaczenia. Poleciała naprawdę wysoko, aż tam na górę. To lejemy dalej. Wohohoho! To może jeszcze odrobinkę, a potem mam dla was super niespodziankę. Wohohoho! Wow! To jest niesamowite! Jestem cały mokry. Dobra, to teraz uwaga. Gotowi? To patrzcie, mam tu taki strasznie śmieszny spryskiwacz. Uwaga, nabieramy wody. Wystarczy. Kochani, to jest pełne wody. Chcecie to zobaczyć? Wow! Normalnie jak tym sobie pryskam, to woda leci potwornie daleko. A tutaj... Strasznie tu się zrobiło mokro. To było naprawdę ciekawe, te latające zabawki i te hektolitry wody. Nie wiedziałem, że tak będzie sobie latać w powietrzu. Ale w tym tunelu, moi mili, nie bawimy się zabawkami. Bo największa frajda to tam sobie wskoczyć i tak po prostu polatać. Chodźcie, wszystkiego się nauczymy. Tu mamy salę szkoleniową. Wow, no nieźle, to co robimy? No więc tak, obejrzymy sobie krótki filmik, dowiesz się co i jak.
I potem, no co, lecimy. Bomba, fajowo! To co, najpierw będzie filmik. Wow, ale to było ciekawe! No i jak tam, Blippi? Rozumiem, że już wszystko wiesz i pamiętasz. Jasne, chyba dobrze. Coś tam umiem. To ja cię może przepytam. Jasne. Co to znaczy? Wyprostuj nogi. Dobrze, a to co znaczy? Zegnij nogi. A to jest chyba prośba, żeby się ciut oprężyć. Zasada numer jeden. Broda do góry. Bardzo dobrze, widzę, że szybko się uczysz. Nie ma co czekać, idziemy po sprzęt. Bajowo. Dostaniesz kask, gogle i kombinezon. No idę. Tam, bezpieczeństwo zapraszam. Jest najważniejsze. Idę się ubierać, a potem będziemy latać. Hurra! Okej, no dobra. Trochę tego jest, ale dam radę. Zobaczcie, to jest oczywiście kombinezon. A to kask. Znowu okulary. I zatyczki do uszu. To co? 3, 2, 1. Widzieliście to? Hejka! Jak się prezentuję? Woo! Jestem gotowy! Mogę latać! To chodźcie ze mną do tunelu! Teraz będą wysokie loty, czyli polecimy naprawdę wysoko. Uhuhuhu, to było nieziemskie! Dobra, chodźcie, teraz zobaczymy, jak to się robi na serio. Coś czuję, że padniemy z wrażenia. Wow, patrzcie, jakie to wysokie. Wow, świetny ten tunel. Gotowi? No to leci. Lata do góry nogami! Uhu! To było jakieś kompletne szaleństwo! Ale on latał, poleciał do góry i potem w dół. Potem się kręcił jak fryga i falował. Nieprawda, wcale się nie gibał. Bardzo elegancko latał, pięknie. Też bym tak chciał, świetnie się bawiłem. Wchodzę tam i czuję, jak jakaś fura powietrza dmucha we mnie tak mocno, tak z całej siły. A jak się w sobie skuliłem, to leciałem w dół. A jak rozkładałem ręce, zaczynałem się unosić. No, bo powietrze miało w co dmuchać, prawda? naprawdę niezłe przeżycie. Powiem wam, że na bank tu jeszcze wrócę. Hej, Blippi, fantastycznie się spisałeś. Proszę bardzo, to twój dyplom i mamy nadzieję, że do nas wrócisz. A i jeszcze polatamy.
serio dostałem dyplom! Dobra robota! Wielkie gratulacje. Dzięki! Wow, nareszcie mam dowód, że umiem latać! Jak ktoś zapyta, czy w życiu latałem, to mam to, kochani, na piśmie! Hurra! Naprawdę świetnie się dzisiaj bawiłem w tunelu aerodynamicznym w Seattle w stanie Washington! To było naprawdę super! Niby zwykły tunel, niby to tylko zwykłe powietrze, a naprawdę latasz, unosisz się i czujesz... Uwielbiam się z wami bawić. Ale na dzisiaj to niestety tyle. Ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że co? Wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je sobie razem? Gotowi? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo! To co, do zobaczyska! Pa, pa! Hej, to ja, Blippi! Dzisiaj poznamy niesamowite morskie stworzenia! To będzie super przygoda! Zapraszam! Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi! Hej, to ja, Blippi! Widzicie, gdzie jestem? Tak, to miejsce nazywa się Marina. Haha, Marina to taki mały port, gdzie cumuje się łodzie i jachty. Haha, ale tu fajnie. Chodźmy dalej. Wow! Dzisiaj zapraszam was do niezwykłego oceanarium w Bellingham w stanie Washington. Jestem pewien, że dużo się nauczymy o morskich stworzeniach i rybach. Haha, lubię ryby. Idziemy! O, cześć! Jak ci na imię? Cześć! Mam na imię Casey, a o, ty to kto? O, miło cię poznać, Casey. Jestem Blippi. Czym się zajmujesz? Właśnie maluję na suficie różne zwierzęta żyjące w oceanie. Ty dobrze widzę, że to są rekiny? Tak, zgadza się. Rekiny, kolenie. O, ale super! Bardzo mi się to podoba, ale powiedz, czy mogę wejść tam dalej i zwiedzić oceanarium? Jak najbardziej. Wow! Popatrzcie na to! Wow, poznawanie morskich stworzeń to super frajda. Tak, chodźmy. Wow, niesamowite. Widzicie to zwierzę? Ta ryba to płaszczka. Trudno ją zauważyć, bo doskonale wtapia się w piasek i kamienie, które ją otaczają. Tak, moje szelki na przykład byłyby słabo widoczne na pomarańczowym tle, bo też są pomarańczowe, a płaszczki nie widać na kamykach. I to nazywa się kamuflaż. Tak, kamuflaż chroni płaszczkę przed drapieżnikami. Wow. Wow, jakie ładne rybki. Są bardzo ruchliwe, widzicie? Hejka, cześć. Wow, pływają sobie w kółko i widać, że mają z tego frajdę. O, co tu jeszcze mamy? O, widzę wodorosty i kamienie. Tak, Casey powiedziała, że mieszka tu zębacz. Wow, właśnie jest pora karmienia, tak! Hej, Blippi, widziałeś zębacza długiego? Siedzi w swojej kryjówce. Kiedy jest głodny, wychodzi do nas na chwilę. Ma groźny wyraz twarzy, ale tak naprawdę jest miły. Czasem pozwala się nawet podrapać po brzuszku. Uwielbia krewetki, zaraz go nakarmimy. Wow! Ile tu wspaniałych zwierząt! Tak bardzo mi się podobają! Spójrzcie tutaj! Wow! W tym pojemniku jest krab listownicowy. Widzicie go? Wow! Chwileczkę, odsunę te wodorosty. O, teraz go widać! Ciekawe jest to, że ten krab również stosuje kamuflaż. Tak, kiedy odżywia się wodorostami, które mają kolor jasnobrązowy, jego ciało też przybiera taką barwę. Ale kiedy je wodorosty ciemnozielone, jak ta listownica, wtedy zaczyna kolorem przypominać te wodorosty. Ło, ale fajnie! O, popatrzcie, krewetka! Cześć, krewetko! Jesteś taka urocza! Mogę cię pogłaskać? To spróbuję. Ho, ho. Nie boi się, ale milusio. Hej, a propos krewetek, spójrzcie na to. Wow, czy to nie wygląda jak krewetka? Zupełnie jak pancerz krewetki. Wow, krewetki i kraby mają tak zwaną wylinkę. Tak,
Wtedy wierzchnia warstwa ich pancerza tak po prostu z nich schodzi. Więc to... to jest tylko pancerz krewetki, który został po wylince. O, spójrzcie na te stworzonka. Wow, to są kraby pustelniki. Wow, kraby pustelniki mieszkają w muszelkach. Wow, patrzcie, co się stanie, kiedy go wezmę. Od razu schroni się w muszelce. No chodź. O, widzieliście? Ojej, tak, chwilę temu było go widać, a teraz jest wewnątrz muszelki, żeby się ochronić. Okej, delikatnie go odłożę właśnie tak. O, ale akwarium! Widzę, że są tutaj różne kraby i ryby. Pełno tu ciekawych zwierzątek oraz wodorostów. Widzicie ryby, które tam pływają? Halo, rybki! Hej, jesteście głodne? Tak, wiecie co mam? Cały pojemnik specjalnej karmy dla rybek. Zawiera bardzo dużo składników odżywczych dla ryb. Tak, na przykład dla nas zdrowe są warzywa i owoce, bo mają składniki odżywcze. No dobrze, macie rybki? Świetnie, tak. Spójrzcie, ile tu muszli. Są takie piękne. Jaka ta jest wielka, genialna. Ho, ho, ho. Niemal wielkości mojej dłoni. Wow. Okej. Okay. O, a ta ma ładny połysk. A ta muszla jest szpiczasta. Wow. O, jeszcze jedna szpiczasta. I ma takie malutkie kolce. Ło, piękne są! O, hej! Co to tutaj robi? Patrzcie, to jest zabawka! A ta zabawka to jest ogończa! Hej, mam niezły pomysł. Rozejrzyjmy się jeszcze i zobaczmy, czy jest tu więcej pluszaków. O, widzicie to? Ogromny żółw morski! Ło, żółwie morskie są czadowe! Z wielką gracją poruszają się w wodzie. Płynę, płynę, płynę. Ale jest słodki. Okej, zostajesz tu. Ło! Zobaczcie, mamy tu dwa łososie. Jeden jest w szacie godowej, a ten drugi nie. Wow, widzicie jak pływają? Tak, łososie to ekstra ryby. Rosną takie wielkie! Tak, ale dzikie łososie są mniejsze. Okej, okay, położę je na tym blacie z innymi zabawkami. Wow! Potężny lew morski! Ale ten jest tak naprawdę malutki. Prawdziwe lwy morskie są wielkie i wydają dźwięki. Zabawne, co nie? O, ale słodziak. Okej, okay. Odłóżmy go na miejsce. O, jest i kolejny pluszak. Wow, to przydacznia olbrzymia. Spójrzcie, ma podwójną muszlę, tak. Wow, otwiera się. Widzicie, co jest w środku? Tak, znaleźliśmy perłę. Wow, jaka ona piękna. O, ładnie błyszczy. A wiecie, że perły powstają na skutek podrażnienia małża drobiną piasku? Wow! A tutaj na dole? Ohoho! Kolejna muszla! Tak, to jest krab pustelnik. Tak, fajny, prawda? Widzicie, krab także się chowa wewnątrz swojej muszli, żeby się chronić, tak? Tak, położę go na ziemi. A teraz znów się pokazuje. Chodzi sobie po dnie, a potem znów się chowa. Okej, okay. Leż tu sobie spokojnie. Bywaj zdrów. Wow, inna zabawka. Tak, to jest ryba. Jak widzicie, ta ryba jest płaska. Tak, leży sobie na brzuchu, a oczy ma na górnej części ciała.
Tak, i zwykle spędza czas na piaszczystym dnie morza. Ta ryba zwie się halibut, a halibuty rosną bardzo duże. Tak, ten halibut jest jeszcze mały. Jakie to słodkie! Wiecie, jak nazywa się ten zwierzak? Tak, to podpowiedź. Tak, to jest konik morski. Tak, nieco przypomina konika, nie? O, ma taki zakręcony ogonek, a widzicie to tutaj? Malutka kieszonka z dziećmi konikami morskimi. Hej! Wow, jesteś taki kolorowy. Super! Zobaczmy. O, jeszcze coś! Jej! Podziwiajcie! Kogo tu mamy? Tak, to orka! Wow, są niezwykle piękne. Ośmiornica! Ośmiornice są bardzo mądre. Tak, każda z nich ma 8 długich ramion. Uhuhu! Z przyssawkami na spodzie, którymi się przytwierdzają. Okej, na razie. O, to jest waleń, a inaczej wieloryb. O, wieloryby rosną bardzo duże. Bardzo dużo ważą i oddychają powietrzem. Robią pszsz, zasysają powietrze, a potem schodzą pod wodę, gdzie mogą przebywać przez parę godzin. O, patrzcie! To białucha arktyczna. Wow, jest taka piękna i biała. Tak, jest tak biała jak śnieg. Tak, białucha arktyczna uwielbia przebywać w zimnej, wręcz lodowatej wodzie. Wow, co to takiego? Hej, co tu masz? Jedna z pułapek na kraby. I powiem ci, że złapaliśmy dziś dużo osobników. Właśnie widzę! Jest ich tu naprawdę mnóstwo! Ciekawe, jaki to gatunek. Ten gatunek to kieszeniec skalny. Bardzo przypomina kieszeńca magistra. Widziałeś już kieszeńca magistra? Tak, one są chyba trochę większe. Tak, zgadza się. Tak. Te są już prawie dorosłe. Możemy wyjąć jednego, żeby obejrzeć z bliska? Wiesz, co zrobimy? Weźmiemy dwa i zobaczymy, który jest samcem, a który samicą. Okej, to jest super pomysł. Popatrzcie! Mamy tu w wodzie dwa cudne kraby. Dobra. No dobrze, to po czym poznasz, który to samiec, a który samiczka? No tak, to dobre pytanie. Często je słyszę. Więc zacznę od samiczki kraba, dziewczynki. To patrzymy na jej brzuch, obracając delikatnie na grzbiet. Na chwilę się uspokaja. I szukamy czegoś, co wygląda jak taki duży trójkąt, którego nie ma samiec. W tym miejscu samica będzie mieć jajeczka w swoim brzuchu i potrzeba jej więcej miejsca, a samcowi nie. Okej, czyli to jest dziewczynka, a to jest chłopiec. No pięknie, Blippi. Wow, patrzcie! Wow, kraby są super, a ja będę teraz udawał kraba. Prawda, że wspaniale było dowiedzieć się tyle o życiu w oceanie? Tak! Zobaczyliśmy różne słodkie rybki i inne stworzenia. Wow! Tak wiele wspaniałych gatunków żyje w wodzie, a my ludzie żyjemy na lądzie. Tak, to bardzo ważne, żebyśmy wszyscy dbali o czystość naszych wód. Tak! Cóż, musimy się już pożegnać, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo, super. To ja idę się dalej uczyć. Haha! Hej, to ja, Blippi! Widzicie, co tam za mną stoi? Wow, jaki niebiesko-żółty samolot! Yeah! Patrzcie, dzieciaki, a ja latam jak samolot! Woo-hoo-hoo-hoo! Mam słabość do samolotów. I dobrze się składa, bo dzisiaj odwiedzamy sobie Muzeum Lotnictwa w Seattle w stanie Washington. Będzie super! Pouczymy się trochę o samolotach. Woo-hoo! Chodźcie! O, jak miło! Witamy w linii lotniczej Blippi! Dokąd się dziś udajemy? Wow, w
fantastyczny wybór, bardzo dobry kierunek. A czy w interesach, czy na wakacje? Bomba! W porządku. Chwileczkę, zaczynamy odprawę. Czy macie bagaż? Okej, świetnie. Dziękuję. No to co, stawiamy plecak na wadze? O, proszę. Nie przekroczyliście maksymalnej wagi, więc kładę go na taśmie bagażowej. Gotowe. To co, miłego lotu życzę. Ale chwila, moment. Też bym może gdzieś poleciał. Weźmiecie mnie ze sobą? Super, ekstra. No to lecę. Właśnie kupiłem sobie bilet. Czekajcie, idę do was. Wow! Nie mogę się doczekać tej naszej wielkiej wyprawy. Patrzcie, bramka. Musimy przejść przez bramkę. Oj, co to tak pika? To znaczy, że mam coś, czego nie powinienem mieć. O, już wiem, o co chodzi. To po prostu telefon. Po strachu odkładam go. Idziemy. To co? Zabieram plecak. Bomba, ruszamy. Wow, patrzcie, jaki samolot. Wow, tu jest cały kadłub, tu jest kokpit. A jaki ma ogromny ogon. Wow, mam już taką ochotę wzbić się w powietrze. No dobra, to wkładam torbę do luku bagażowego. Papa, baw się dobrze. Wow, a co to jest? Hej, to taka mała cysterna. Wow, co my tu mamy? Paliwo. No dobra, to bierzemy ten wąż i co? I tankujemy, żeby nam po drodze nie zabrakło paliwa. I to już, wąż podłączony. O, super, gotowe. To teraz oddajemy wąż. Ciężki. Słuchajcie, nasz samolot ma już brzuch pełen po brzegi, czyli możemy zapinać pasy. Jestem. I co robię? Zapinam pasy. O, w ten sposób, super. A teraz posłuchamy zasad bezpieczeństwa na pokładzie. Dziękujemy, że wybraliście linię BP. Prosimy nie zastawiać przejścia i zlokalizować najbliższe wyjście awaryjne. Prosimy zapiąć pasy, nie za ciasno i nie za luźno. Nad waszymi głowami umieszczone są maski tlenowe. O, no i dobra. Nasi pasażerowie wiedzą już co i jak. Wszyscy mają zapięte pasy. To teraz śmigam do kokpitu i lecę. Wow, ale to jest super. Wow, patrzcie ile tu jest wskaźników i różnych przycisków. Wow, to co, jesteście gotowi? Wow! Yeah! Wow! Ja nie mogę. Widzicie ten samolot? Jest taki wielki! Ogromny! Jestem ze 100 razy mniejszy od tego olbrzyma. A wiecie, co to są te tutaj? No pewnie! To są przecież skrzydła! Większość samolotów ma dwa skrzydła, które im wyrastają z boków. Ale nie wszystkie, kochani! Niektóre mają więcej! Wow! O, ja nie mogę! Ta główna, wielgaśna część samolotu nazywa się kadłub. Wow! To jest tak zwany samolot osobowy, czyli ma transportować ludzi z jednego miejsca w jakieś zupełnie inne miejsce. Zupełnie jak jakiś samochód albo łódź. Albo na przykład rower, ale 1000 razy szybciej. Hej, wspominałem, że ten samolot jest naprawdę wielki? To już, chodźcie tu ze mną. Mam dla was kolejny fantastyczny samolot. Czy będzie wielki? Zobaczymy. Wow, pamiętacie jaki tamten samolot był wielki, co? To patrzcie na ten. Jej, no ten jest zdecydowanie mały. No, dużo mniejszy od tego gigantycznego, ale na pewno są mniejsze niż ten nasz maluszek. Ale właśnie, jakie my tu mamy kolory? Tak, to czerwony, biały i niebieski. Tak! O, a co to za dziwny kształt? O, wiem! To mi wygląda na gwiazdę. Wow, jestem pewien, że ten samolot jest szybki. Wow! Wow, ale obłęd! To jest silnik! Prawdziwy samolotowy silnik, serio! Wyjęli go z samolotu, żeby go mogli obejrzeć. Wow, patrzcie jaki jest wielki! Naprawdę jest wielki, a ja taki malutki! Czy widzicie, co tam w środku siedzi? Jakieś takie rurki, przewody i... O matko! Powietrze wlatuje sobie tędy, jest ściskane, potem iskra i bum! Wow!
Ale te opony są wielkie! Dwa koła, dwie opony, widzicie? Jesteśmy z przodu samolotu, tak? A teraz chodźcie na tył, zapraszam. Zobaczymy, ile tam jest kół. Wow, widzicie je? Wow, cała masa opon, dzieciaki, ja nie mogę, wow. Ten samolot musi być naprawdę ciężki. Pewnie dlatego opiera się na tylu kołach. Wow! Stoję właśnie pod ogromnym skrzydłem. Gdyby nagle zaczęło padać, to spokojnie mógłbym się tu schować. Wow, jaki uroczy samolot. Niby mały, a pewnie lata super szybko. Hej, a co to za kolor? Jakiś nietypowy. Tak, no pewnie, to niebieski. Niebieski z odrobiną żółtego. Haha, brawo kochani. Wow. A spójrzcie tylko, jaki to jest gigant! Wow! Wiecie, co to za kolory? No pewnie! Mamy biały, czerwony i szary. Poszukajmy innych kolorów! Wow! A co to za samolot? Nie uważacie, że jest jakiś inny? No właśnie! Ma dwa skrzydła po jednej stronie. Dwa tu i dwa po drugiej. Wow, czyli ten samolot ma dwie pary skrzydeł. Wyjątkowy kolega, ale dobra, my tu w sprawie kolorów. W jakim kolorze jest nasz słodziak? Pewnie, macie rację. Jasne, że jest zielony. Brawo, kochani. Kiedy latasz, to wszystko staje się małe, o tak. W samolocie, pomiędzy chmurami, tutaj nie mamy trosk. Więc wsiądź do samolotu, oglądaj z nieba świat. Do góry leć, leć, leć i nie zatrzymuj się. Prawdziwa wolność pośród chmur. Do góry leć, 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 bo niebo wzywa cię. W samolocie wznieśmy się, polećmy gdzieś tam. Tak, polećmy gdzieś tam. Tak, zabierz paszport. Spakuj bagaż swój, na ciebie czeka przygoda. Pasy zapnij, bo za chwilę już start, a ty przez okno patrz. Więc wsiądź do samolotu, oglądaj z nieba świat. Do góry leć, leć, leć i nie zatrzymuj się. Prawdziwa wolność pośród chmur. Do góry leć, 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 bo niebo wzywa cię. W samolocie wznieśmy się, polećmy gdzieś tam. Tak, polećmy gdzieś tam. Tak, polećmy gdzieś tam. Tak się cieszę, że tyle się dziś nauczyliśmy o samolotach, kochani. Było super. Niech żyje Muzeum Samolotów w Seattle. Gorąco polecam. Lubicie samoloty? No, ja też bardzo. To niesamowite, że tak sobie lecą po niebie. I że mamy małe samolociki i wielkie samoloty. No nic, to już tyle na dzisiaj. Jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że co? Wyszukacie moje imię! Ha, ha, ha! Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I! Blippi! Brawo! To co? Do zobaczyska! Pa, pa! Ja, Blippi! Wyszedłem sobie na spacer. No i? Zauważyliście, że ziemia jest dzisiaj mokra?
Tak! Czyli niedawno musiało tu padać. I może właśnie wszyscy razem dowiemy się czegoś o deszczu, o pogodzie, o tęczy oraz o spacerach. Wow! Pogoda bywa bardzo nieprzewidywalna. Tak, jak jest słońce, może być nam gorąco. Jak jest zimno, zakładamy ciepłą czapkę. Ale jeśli ma się rozpadać, zestaw przeciwdeszczowy na pewno się przyda. Widzicie to? Tak, oto mój płaszcz przeciwdeszczowy. Jest w pełni wodoodporny, więc nawet jeśli będzie oberwanie chmury, tak, to w ogóle nie zmoknę. Oraz mam do kompletu nieprzemakalne spodnie. Tak, znacie ten kolor? Tak, to jest żółty, jak słoneczko. A gdzie jest słońce? Nie mam pojęcia. Ale halo, patrzcie na moje buty. Tak, mam dziś na nogach czarne kalosze. Brakuje mi tylko jednej rzeczy. Tak, chodźmy poszukać parasolki. Wow! Okej, pozwólcie, że założę kaptur. Wow, chyba zaczyna padać. No dobrze, co my tu mamy? Pomarańczowa parasolka. Już ją otwieramy. Teraz nie straszny nam już żaden deszcz. Okej, na chwilę ją odłóżmy. A to? Co za parasol? Tak, pierwsza parasolka była niewielka. A to jest... Wow! Wielki... parasol! Wow! Wow! Widzicie to? Wow! Woohoo! Jakiego koloru jest ten parasol? Tak! Jest biało-niebieski! Woohoo! Whee! Okej. Pozwólcie, że go odłożę, zanim stąd odlecę. Okej. Za to... ten parasol? Wow! Proszę, proszę! Jeszcze jedna parasolka! Kolory tego giganta to... wow! Ależ wieje wiatr! Tak! To zielony i biały! Woohoo! Chodźmy dalej! Uwielbiam deszcz! Super rzeczą w odzieży przeciwdeszczowej jest to, że możesz się taplać w kałużach i stać w ulewnych strugach deszczu, a i tak się nie zamoczysz! Ha, ha, ha! Hej! Zapomniałbym! Spójrzcie tutaj! Wow! Widzicie to? Tak, to mój kolektor deszczu. Ustawiłem go tutaj wcześniej, zanim zaczęło padać. I cały ten deszcz napadał tu z góry. Widać, ile już się zebrało? Wow. Tak, od kreski 2 cale. Tak, zebrało się ponad 5 centymetrów deszczu. Wow, to całkiem dużo wody. Okej, a teraz oddamy deszcz... tak, naszej planecie Ziemi. Bo kiedy deszcz zasila naszą planetę, to dla niej bardzo dobre. Pomaga utrzymać wszystkie rośliny nawilżone, a nasze oceany są pełne życia. Ha, ha! Woohoo! Hej, patrzcie, co mam! Tak, to są tęczowe okulary. Tak, prawda, że fajne? Tak, i są w kolorach tęczy. Mieliście już okazję zobaczyć tęczę na żywo? Tak, tęcza pojawia się na niebie zaraz po deszczu. Tak, bo tęcza to taki piękny, wielobarwny łuk, tworzony przez światło i wodę. Sprawdźmy, czy już się pojawiła. O! 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 O, tęcza! O! Podwójna tęcza! Jest przepiękna!
pogoda jest fenomenalna! Tak! Hej, zastanawialiście się kiedyś, skąd się bierze ten deszcz? To ja wam powiem. Okej, może zacznijmy od wody w stawie lub w strumyku albo w oceanie. Bo tak, woda jest cieczą w tej chwili i miejscu, ale później następuje coś, co my nazywamy parowaniem. Tak, parowanie jest, kiedy woda zmienia się w takie małe, małe cząsteczki i wtedy unosi się w górę. Tak, i tam zamienia się w gaz. Unosi się w górę i tam przyjmuje postać chmury. Tak, chmury są super! Wow, spójrzcie na tę chmurę. Ta chmurka wygląda jak świnka. Chrom, 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 chrom. A ta chmura wygląda jak dinozaur. Rar, rar. Jeszcze później te cząsteczki gazu zaczynają się do siebie zbliżać. Są coraz bliżej i bliżej. No tak, i te chmury po raz kolejny zaczynają zmieniać się w wodę. Tak, i deszcz zaczyna znowu padać. Uhuhuhu. Tak, znowu pada. A potem tworzą się kałuże i strumyki i stawy. I ta woda ląduje z powrotem w oceanie. I potem ten cykl się powtarza i znowu i ponownie. Wow, ten cały cykl wodny jest doskonały. Dzisiejsza prognoza pogody. Słoneczne niebo o poranku, a po południu będzie burzowo. Nie zapomnijcie parasolek. Dzień, niebo bez chmur, słońca blask, wiatru cichy szum, ale czar nagle prysł, bo pada już deszcz. Pogoda zepsuta, to burzowy dzień. Szkoda, szkoda, gdy nie pogoda, ja wolę, kiedy słońce ogrzewa mnie. Szkoda, szkoda, gdy nie pogoda, znów pada, leje mokro, wiatr znowu dmie. Tam burza grzmi i zbliża się tu, pewnie deszcz zaraz lunie z ciemnych chmur. W taki dzień lepiej schowaj się, czasem pogoda niebezpieczna jest. Szkoda, szkoda, gdy nie pogoda, ja wolę, kiedy słońce ogrzewa mnie. Szkoda, szkoda, gdy nie pogoda, znów pada, leje mokro, wiatr znowu dmie. Kiedy jest bardzo, bardzo zimno, z nieba pada biały śnieg. Wszystko wokół cichnie, a świat całkowicie się zmienia. Hej, przestało już padać i znowu świeci słońce. Szkoda, szkoda, gdy nie pogoda, lecz lubię, kiedy z nieba pada biały śnieg. Szkoda, szkoda, gdy nie pogoda. Kochani, za chwilę się pożegnamy, ale jeśli nie chcecie się ze mną rozstawać, możecie wyszukać mnie w sieci. Przeliterujemy sobie moje imię? Gotowi? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo! Kochani, widzimy się wkrótce. Pa, 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 pa!